kilkanaście kilometrów na zachód od Białegostoku, a więc w tamtym kierunku, znajdowały się pierwsze polskie placówki. To właśnie tam byli polscy żołnierze, którzy jako pierwsi mieli stanąć w obronie Białegostoku. Miasta, które wcale nie miało być bronione. Zacznę od małego wprowadzenia. Po pierwsze, gdzie jesteśmy? Oto pomnik na Wysokim Stoczku, który zlokalizowany jest na wzgórzu, na którym we wrześniu 1939 roku znajdowała się główna linia obrony miasta. Po drugie, odcinek poświęcony takiemu zagadnieniu jak dziś, a więc obronie miasta we wrześniu 1939 nie jest łatwo zrealizować, nie skupiając się głównie na faktach. Są one niewątpliwie bardzo ważne i nad nimi po prostu musimy się pochylić. Ale jest coś jeszcze, o czym czasem po prostu zapominamy. Mówiąc o wojnach i bitwach, zapominamy o tym, że biorący w nich udział żołnierze to przede wszystkim ludzie. Dlatego chciałbym, byśmy spróbowali poczuć to, co 80 lat temu czuli polscy obrońcy. Spróbowali, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie do końca zrozumieć tego, co każdy z nich miał wówczas w głowie. Dlatego przynajmniej spróbujmy spojrzeć na wszystko z ich perspektywy. Zacznijmy jednak od faktów, choć wzbogaconych o liczne ciekawostki. Po pierwsze, jak Niemcy znaleźli się pod Białymstokiem? Musimy pamiętać, skąd nas zaatakowali. Tak, wiem, że z Niemiec, ale chodzi tu o konkretne kierunki, z których przeprowadzono atak. Oczywiście zachód, oczywiście Pomorze, czyli wówczas kierunek północno-zachodni. Prusy wschodnie, a więc północ, a ponadto protektorat Czech i Moraw oraz Słowacja. I tu pierwsza ciekawostka. We wrześniu 1939 roku Polska nie walczyła jedynie z Niemcami i Związkiem Radzieckim. Polsko-słowacką granicę przekroczył nie tylko Wehrmacht, ale również cztery dywizje słowackie. Miało to miejsce 1 września o godzinie 5 rano. Jednak w kontekście obrony Białegostoku interesuje nas atak z Prus Wschodnich. Niemieckie działania z tego kierunku miała powstrzymać m.in. samodzielna grupa operacyjna Narew, której jednym z zadań było niedopuszczenie do przekroczenia przez wroga linii Narew, Biebrza, Kanał Augustowski. I tu kolejna ciekawostka. Linia obrony wzdłuż Narwi była oparta m.in. na naturalnych przeszkodach. Narew, jej rozlewiska, bagna, to wszystko miało powstrzymać nacierającą armię niemiecką. Ale jak wiemy, to się nie udało. Dlaczego? Co ciekawe, odpowiedź na to pytanie znajdziemy m.in. w poezji. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment pieśni o żołnierzach z Westerplatte Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. To właśnie ostatni wers jest odpowiedzią na wcześniejsze pytanie. A lato było piękne tego roku. To prawda, przykładowo końcówka sierpnia i początek września zapisały się w historii jako wyjątkowo gorące i wyjątkowo suche. To, co sprawiało radość plażowiczom, stanowiło śmiertelny problem dla polskich obrońców. Niemieckie czołgi zamiast grząść jechały jak po swoje, bo rozlewiska i bagna po prostu wyschły. Pogoda, liczebność armii niemieckiej i jej uzbrojenie, a ponadto błędy w dowodzeniu po polskiej stronie i brak komunikacji między dowódcami doprowadziły do przerwania linii obrony. Tu warto wspomnieć o znanej nam chyba wszystkim bitwie pod Wizną. Mimo upływu 80 lat nadal dowiadujemy się o niej czegoś nowego. Wystarczy wspomnieć, że kapitan Władysław Raginis miał pod swoim dowództwem nie jak dotąd uważano 720 żołnierzy, a niespełna 400, było ich bowiem 360, może 370. Zaś stosunek ilości Niemców do Polaków nie wynosił 40:1, a 58:1. Jednak teraz wróćmy do Białegostoku. Dlaczego na początku odcinka wspomniałem, że Białystok nie miał być broniony? Otóż dlatego, że według planu obronnego Zachód, czyli planu Z, wszystkie stacjonujące w mieście jednostki miały wejść w skład SGO Narew i trafić na front. Nie przewidywano bezpośredniej obrony miasta, a skupiono się głównie na obronie przeciwlotniczej. Jednak sytuacja na froncie zrobiła swoje i 8 września w stolicy ówczesnego województwa białostockiego powołano dowództwo obrony Białegostoku. Na jego czele stanął podpułkownik Zygmunt Szafranowski. W takim razie kto miał bronić miasta? Przede wszystkim zmobilizowany batalion marszowy 42 Pułku Piechoty, który początkowo też miał trafić na front. Był on wspierany przez batalion wartowniczy nr 32 oraz kawalerzystów z 2 Pułku Ułanów Grochowskich. 13 września brygada forteczna Lützen dostała rozkaz skierowania się na szosę Warszawa-Białystok,
a następnego dnia nawiązała kontakt ogniowy z polskimi posterunkami broniącymi Białegostoku na bliskich przedpolach. Kwestią czasu było podejście Niemców pod sam Białystok. W tej sytuacji podjęto decyzję o wycofaniu polskich jednostek na wschód. Wyjątek stanowił batalion marszowy 42. Pułku Piechoty, który miał wytrwać na pozycjach na Wysokim Stoczku do 10 rano. 14 września dobiegał końca. Zastanówmy się, co mogli czuć polscy żołnierze. Przede wszystkim strach. Byli to przecież ludzie głównie młodzi, którzy walkę znali jedynie z ćwiczeń. Jeszcze nigdy nie stanęli twarzą w twarz z prawdziwym wrogiem. A teraz czekało ich starcie z bezwzględnym przeciwnikiem. Co mogli myśleć tej wrześniowej nocy? Co się działo w ich głowach? Może patrzyli w niebo i zastanawiali się, czy to nie jest ich ostatnia noc w życiu? Czy to nie są ich ostatnie godziny życia? Niech każdy z nas pomyśli teraz o kimś bliskim. A teraz wyobraźcie sobie, że mielibyście tych osób już nigdy nie zobaczyć. Jeśli czegoś im nie powiedzieliście, to już nie powiecie. Nie będziecie mieli żadnej okazji. Polacy myśleli tak samo. Wtedy na Wysokim Stoczku, w tym miejscu, myśleli o żonach, o narzeczonych, o dzieciach, o rodzicach. Nie wiedzieli, czy jeszcze kiedyś będą mieli okazję spojrzeć im prosto w oczy, przytulić ich. Za to doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że za kilka godzin przyjdzie im podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu. Najcięższą decyzję, jaką stawia przed człowiekiem wojna. Zginąć albo zabić. Ostatnie godziny przed bitwą to z pewnością prawdziwe piekło, z którym walczyli w swoich głowach. Modlili się i czekali. A ranek był coraz bliżej. Dla niektórych ostatni ranek. O świcie 15 września oczom obrońców ukazali się pierwsi niemieccy żołnierze oraz dwa wozy opancerzone. Mniej liczebni Polacy odparli cztery niemieckie ataki. Doszło nawet do walki na bagnety. Jednak z biegiem czasu po stronie polskiej przebywało rannych i zabitych, ale kończyła się amunicja. W tej sytuacji wydano rozkaz wycofania się na drugą linię obrony, w okolicach domku Napoleona. Tym bardziej, że od strony Pietrz i Nowego Miasta polskim obrońcom groziło oskrzydlenie. Godzinę później obrona miasta była już tylko wspomnieniem. Dowódca batalionu zebrał dowódców pododdziałów w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, czyli pod kościołem Świętego Rocha. Podziękował im oraz wszystkim żołnierzom za walkę i nakazał udać się na miejsce koncentracji. W walkach o Białystok zginęło kilkudziesięciu polskich żołnierzy, których pochowano na miejscowych cmentarzach. Ponadto w naszym mieście spoczynek znaleźli Polacy, którzy trafili tutaj z frontu, a z powodu ran zmarli w drodze lub w szpitalach. Łącznie to od 100 do 200 żołnierzy.